Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił: do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Jezus widzi w nas podobieństwo do ziarnka gorczycy. On widzi w nas małość, naszą małość, a równocześnie ogromny potencjał, który w nas jest. I to, co małe, niepozorne, staje się wielkie, mające wpływ na wielu. Zobaczmy, ziarno gorczycy, jak wyrosło, stało się wielkim krzewem, wielkim drzewem, dającym schronienie nie tylko ptakom. Wielu ludzi znajduje pocieszenie w Bogu, kiedy żyją sprawiedliwie, okazują miłosierdzie i wnoszą pokój w relacje z innymi. To jest właśnie to. Są maleńkim ziarnem. Kiedy żyją w sposób szlachetny, dobry i czysty, mają wpływ na innych, pomagają im wybrać to, co oni wybrali. Szlachetność. Królestwo Boże to ludzie pozwalający na to, aby Bóg ich napełnił, żeby w nich żył, mówił do nich. To ludzie, którzy chętnie Go słuchają, jak nikogo innego na ziemi. To są ludzie spragnieni Słowa Bożego. Królestwo Boże jest w tych, którzy pragną słuchać Słowa Bożego i nosić je w swoim sercu. Zobaczmy, to jest ten potencjał, który daje siłę do życia według zamiarów Boga. My jesteśmy też podobni do kwasu chlebowego. I ten zakwas jest efektem psucia się chleba i w nas, jeśli tylko pozwolimy Bogu działać. To, co zepsute, może stać się początkiem wielkiego dobra. Początkiem wielkiego dobra. Nawet wtedy, kiedy błądzimy, kiedy odchodzimy od Pana Boga, bo właściwie życie chrześcijańskie to jest odchodzenie od Boga i powracanie. Bo czym jest grzech? Jakąś odskocznią, jakimś odejściem, jakimś pogubieniem się. Ale potem tęsknota gna nas w stronę naszego Pana, bo my nie możemy żyć bez Boga. My tracimy oddech, my tracimy radość, my tracimy wszystko, czym żyć można. Królestwo Boże nie imponuje swoją wielkością. Ono imponuje mocą. Jest małe, ale niesamowicie silne. I tak silne, że poradzi sobie z każdym złem. Jeśli ja się trzymam Pana Boga, to nikt mi nie zagraża. Ani szatan, ani grzech, ani ludzie, którzy mają wobec mnie złe zamiary. Nic mi nie zagraża, jeśli trzymam się Pana Boga, jeśli jest we mnie Jego Królestwo. I to Królestwo ma moc nawet największego grzesznika doprowadzić do nieba. I to niebo jest tym wielkim drzewem dającym schronienie ptakom powietrznym. Ludzie zmęczeni grzechem, zanurzeni w wyniszczającym ich niepokoju, szukają tych, którzy niosą w sobie pokój. Ci niosący pokój to są właśnie ci ludzie na podobieństwo ziarna gorczycy. Ci, którzy się rozwijają. Najgorzej w naszym życiu chrześcijańskim jest z tymi, którzy nie chcą wzrastać, nie chcą się rozwijać, którzy mówią, że Pan Bóg za mnie wszystkiego dokona. Tak, tylko potrzeba otwarcia się na to, co Bóg chce we mnie dokonać. Królestwo Boże to wspólnota ludzi, których pociąga osoba Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Oni znajdują radość w tym, że Bóg jest dla nich wszystkim. Czy Bóg jest dla mnie wszystkim?